Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, 63 odcinek, a my lecimy do Montery. Już dzisiaj przyszedł czas na to, żeby zająć się tą jaskinią z Piekła Rodem, o której mówiłam od chyba 10 odcinków, bo to tak wszystko po prostu długo trwało, że to jest kosmos. Ale to jest takie w sumie ostatnie miejsce, jedno z ostatnich, gdzie w sumie nas kompletnie nie było i gdzie możemy zdobyć jeszcze dużo punktów doświadczenia. Myślę, że na spokojnie dzięki temu będzie jakiś poziom i będzie też stara skrzynia i będzie też ciężka skrzynia i z tego co kojarzę będzie też Dragrod, ale no tutaj już jest naprawdę hardkorowo, jeżeli chodzi o kwestie ekspienia i w ogóle utrzymania się przy życiu. Czy tutaj nie będzie gdzieś jakiegoś dzika, bo się czasami respią właśnie ci przeciwnicy. Albo zębacze, albo dziki. No nie widzę nic, ale kto wie. A kto to? A to Sean! Aha, dobra, bo Sean idzie do tego, do Goty. Faktycznie. Jedyne, co zwaliłam w tej serii, to to, że nie wybiłam posterunku Gota, bo byśmy mieli jeszcze trochę tam expa, zanim by tam poszli jakby wszyscy i byłoby fajniej, ale no trudno. No i co, ta jaskinia nieszczęsna. Czy ja tutaj otwierałam tą początkową skrzynkę? Wydaje mi się, że jest to możliwe. Nie, nie wchodziłam tu w ogóle. Za bardzo się cykałam chyba. O, tu jest nawet Dragrod na wejściu. To nawet nie pamiętałam tego. Wydawało mi się, że jest gdzieś indziej. Dobra, no pierwsze co mamy to pełzacze. Na szczęście to nam dużo czasu nie zajmie. Żeby takiego pełzacza pokonać. Ze szkieletami nam zajmie więcej czasu to wszystko. No niestety też szkielety się rzuciły, ale jesteśmy już w miarę na tyle silni, że to nie powinien być kłopot. A zresztą widziałam też, że się cofnął ten szkielet. Powiem wam, że tu warto zabijać wszystko, co popadnie. I zbierać wszystko, co popadnie, bo potem... Jak nam przyjdzie właśnie zbierać rośliny, to nagle nie będziemy potrafili po prostu odróżnić, co jest do zebrania, a co nie jest. Szczególnie, że tutaj czasami jakieś złoto też właśnie leży i potem no nie wiadomo nic. Z tych jaszczurek niestety nic nie ma, ale to zawsze jest jakiś ekspik, nie? Chociaż nie powiem, one są urocze i zawsze mnie bardzo boli takie zabijanie ich. Czy ja sobie wyciszyłam telefon? Tak jest, wyciszyłam sobie telefon, ale nie wyłączyłam internetu. To niedobrze. No i okej, teraz już jest w porządku. Przyszły szkielety do mnie? No może być. Ja bym tam nawet głębiej w sumie weszła, ale... Trochę się cykam wchodzić głębiej. Bo... Tam jest potem dużo więcej tych przeciwników wszystkich. Ojej, zombiaki też tutaj są. Dobra, może tak nie wybiegajmy do przodu. Lepiej się tak trzymać w miarę na dystans. I wiecie, tak kawałeczek po kawałeczku właśnie expić sobie to wszystko. No tak jak myślałam, właśnie te szkielety, one lubią robić takie kukumi. Czasami właśnie, że wbijają nam na przykład coś. No i okej. Powiem wam, że przed nami jest bardzo dużo walki. Wiedziałam, że nie zdążę. Ten pełzacz zaraz przyjdzie jeden z drugim. Nie, no ale dobra, w sumie widzę, że tylko jeden przyszedł.
To też w sumie mi się podoba i tamte resztę tych ożywieńców się nawet nie rzuciło na mnie. Okej. Tutaj z tego co pamiętam nie ma żadnej mumii. To jest jak na mój gust bardzo na plus. Dobra, robimy wjazd tutaj. Są zombiaki, to jest chyba najgorsza część. A no i oczywiście łucznik jest jakiś jeden z drugim. Czy wiecie, jak będziemy się przemieszczać przód tył, to nie ma problemu. Gorzej właśnie, że te zombie blokują. Chociaż widzę, że całkiem nieźle nam idzie. Niestety nie zdążyłam się tutaj obronić. No, to nie miało prawa mnie sięgnąć. Okej, tam też są dalej? Chyba nie ma już. Jak mogłam nie trafić tego? Tego szkieleta by się wypadało pozbyć, bo z tymi zombiakami to już pójdzie prościej. Chyba, że mnie przyszpilą, to będzie gorzej trochę. Ale jak będziemy robić tak, to będzie ok. Uwielbiam. Ha, nie trafił. Nie wiem, czy widzieliście. Dobra, bo by się przydało zrobić odwrót minimalny, nie? Myślę, że tu będzie dobrze. Nawet było na tyle dobrze, że uznały, że już mnie nie będą atakować. No i spoko. I został ten jeden jeszcze. Dobra, wow, pierwszy raz zdążyłam przed nim. No i właśnie o tym mówiłam. Widzicie, ile tutaj jest rzeczy? Te węże, nie węże. O, właśnie tu jest kuferek, o którym kompletnie zapomniała. Metalowy kufer, jest też jakaś szkatułka nawet. Okej, jakiś szkielet. No, będziemy zbierać wszystko. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak nazwać ten odcinek, bo zawsze mam z tym duży problem, jeżeli chodzi o tą jaskinię. Szczególnie, że ona za bardzo nie ma jakiejś nazwy takiej, wiecie, chwytliwej. Dobra, tutaj widzę, że nic już ciekawego nie ma. Nie ma żadnych dziwnych roślin, jakichś takich, wiecie, fajniejszych. Myślę, że pójdziemy najpierw w tę stronę. Okej, pełzacz wojownik się rzucił. Co jest? Ała! Nie wiem, czy widzieliście, ale dosyć solidnie oberwałam. No ci wojownicy to jednak myślą. Trochę lepiej.
No chyba, że teraz to już niekoniecznie. Nie, no dobra, jednak mają moc i siłę. Zrobić mi krzywdę. Okej, i pięknie. Z gargulcami już potem pójdzie dużo prościej. Szczególnie jak weźmiemy je na warsztat pojedynczo. Ten znowu się będzie ze mną bawił. No i okej, gargulce. Widzę, że się niestety albo istety rzuciły dwa. Problem z gargulcami jest taki, że okej, ładnie. Bo przypomniałam się jeszcze o tej miejscówce właśnie, która jest na górze, nie? One mają ten swój taki atak z doskoku. W sumie wydaje mi się, że większość populacji tutaj zwierząt ja w ogóle wyżynam, nie? Ale to dobrze. Znaczy, wiecie, ta jaskinia chyba potem w Zmierzchu Bogów jest. Czy ona jest taka cała na ten tagowana? Nie pamiętam. Bo gargulec na gargulcu siedzi dosłownie. Serio? Będziemy się tak. Nie, no dobra, możemy, nie? No i okej. Tu jeszcze na szybko zerkniemy, czy czegoś nie ma, ale wydaje mi się, że raczej nie. Tam chyba już mnie atakowali przeciwnicy po drugiej stronie. Kolejny gargulec. Nie, no spoko. Wydaje mi się, że całkiem sprawnie nam powinno pójść wyrzynanie tego miejsca. Jak nam starczy czasu, to pójdziemy właśnie do tego miejsca, gdzie są trzy gargulce na górze, na tym takim łuku. Okej, tu jest więcej gargulców. Te zombie są najgorsze. No kurde, no zaznacz go już. Dobra. Okej. Okej, on już spróbował na mnie, wiecie, zrobić ten taki. Tamte zombie jeszcze mnie co ciekawe nie widzą. Wiecie, co mi się wydaje, że moglibyśmy tutaj wykorzystać? Błyskawice można by było rzucić. Ło kurde, ale ładnie poszło. Rzucamy, zdążę. Zdążyłam. To było fizycznie niemożliwe, żeby on zdążył mnie, wiecie. No i dobra, i to jest takie jedno z miejsc, które trzeba ładniej sprawdzić.
Tutaj nawet właśnie tu są takie pojedyncze te monety. Jest ciężka skrzynia. Mnóstwo złota, jakieś kielichy, jest stara skrzynia też. Amulet. No nic szczególnego. Z tej rudy się chyba najbardziej cieszę. Jakiś pierścień, ale to też raczej nic szczególnego. Rogowy łuk. No pójdzie na sprzedaż. Chociaż prawda jest taka, Nie ma tu że nic ja więcej. już nie potrzebuję, wiecie, na sprzedaży nic. Sporo pierścieni. Mi się wydawało, że tu jest jakiś dragrot, ale no nie. Stara skrzynia. Moneta. Może tutaj na tym nasypie coś jest. Hej, wy się śmiejcie, ale tu można wejść na górę. To jest Gothic 3, tu może coś być. Masakra. Znaczy, dobra, już widzę, że nic tam nie ma, ale to wejście jest takie aż zbyt oczywiste. Tu naprawdę nie było żadnego dragrotu ani nic w tym stylu? Wychodzi na to, że nie, że mi się wydawało. No i w sumie za niedługo już będziemy tę jaskinię kończyć, bo tu jest jeszcze tylko taka jedna komnata, ta w sumie największa. W sumie to możemy to ogarnąć po prostu w ten sposób. No. No tak. Za niedługo kończymy. Tutaj właśnie było to wejście od góry. Mogliśmy tutaj zerknąć sobie. Nic wiecie szczególnego. Damy radę wrócić jeszcze dzisiaj do Nordmaru już. Odnośnie okolic przy Węgardzie, czyli tam przy barierze, jak byliśmy ostatnio, to ja pomyślałam sobie, że po prostu tą kwestię ogarniemy później jeszcze. O Boże. A dlaczego później? No bo chciałabym, jak mam wybierać jakieś miejsce, gdzie znajdziemy ostatnią starą skrzynię, to bym chciała tam. Wydaje mi się to fajny motyw, właśnie miejsce fajne. Żeby tam znaleźć. Tam jest ziele pancerza jeszcze w ogóle. No, ale wydaje mi się to fajne, żeby nie było tak, że znajdziemy na przykład w grobowcu Gniew Inosa u tego, gdzie znajdziemy inne rzeczy. Tylko żeby to miało jakieś ręce i nogi, nie? Dlatego taki miałam plan. I wiecie co, i tu by się przydało falą płomieni cisnąć. Bo te chrząszcze mi nie będą dzięki temu przeszkadzały. Dobra, i tutaj już tylko zbierzemy sobie Nic tu tak. nie ma. Ziele pancerza to ogółem. No i tak jeden chrząszcz, kurde, przeżył. Nic tu nie ma. Dobra, nie. Okej, i to chyba wszystko.
Został jeden gargulec i dwa pełzacze. Chyba i to wszystko, bo te pełzacze już żeśmy widzieli, już zatoczyliśmy koło. Gargulec już idzie do mnie? Nie. Teraz dopiero szedł. Byś wolał chrząszcza bić niż gargulca. No, jeszcze jeden pełzacz. Ale ten już jest na pewno ostatni. Dobra, no wydaje mi się, że nic tutaj nie pominęłam. Tu już są takie pierdółki. No i po jaskini. Zaraz, nie zgarnęłam z ciebie? Nie. No i mamy połowę odcinka. Myślałam, że nam to zajmie więcej czasu. W sumie moglibyśmy się jeszcze Where is Guru zająć, ale... To już jest na inny moment w ogóle. Gdzie ja teraz jestem? Wiecie co? Chodźmy jeszcze raz do Montery. Do Montery, tak. I teraz przejdziemy sobie tędy. Chciałabym wejść na ten łuk i poszukać tych gargulcy, które mi jeszcze zostały do pokonania. I może jeszcze pójdziemy po jedną ciężką skrzynię dzisiaj, która jest na terenie... Dzik się zrespił. Która jest na terenie... Do widzenia. Która jest na terenie przełęczy do Nordmaru, tylko że innej, od strony Węgardu. No bo tam też by było spoko to zamknąć. I potem tylko zostawimy sobie właśnie okolice bariery i wybijanie miast. I teraz mamy tak naprawdę sam Nordmar już jakoby do zrobienia. Myślałam, że wbijemy może poziom, ale po tych gargulcach może jeszcze wbijemy. Nie, będzie ciężko. Wydaje mi się, że to nie dzisiaj. Tu jeszcze jakaś zardzewiała broń. Tu się jakoś wchodziło, nie? Tędy chyba. Widziałam to na paru filmikach. No tędy się powinno dać wejść. Jasne, że się da. Tutaj w ogóle w Zmierzchu Bogów jest smok. Jakbyście nie wiedzieli. Wyjmiemy sobie kuszę. I poszukamy. Czemu tu... Aha, dobra, wiem. Zastanawiałam się, czemu tu jest broń, ale to jest chyba dość oczywiste, dlaczego. A jakby się ktoś z was zastanawiał, czemu to jest dla mnie takie oczywiste, to dlatego, że tutaj przecież się bagują czasami ci bandyci. Jeden się tak zbagował, że był aż... no, lewitował sobie, nie? Dobra, musimy trochę ostrożnie tutaj stąpać. Najlepiej zrobić F5. Bo tu nic nie widać. Gdzie ten łuk był? Czy ja w ogóle dobrze wlazłam? Dobrze, tylko tutaj trzeba się trochę pomordować. Ja nie wiem, ja w tej serii robię tak różne dziwne rzeczy, że to jest kosmiczne. Tu jest ten łuk. I co, są te gargulce tutaj? W
teorii powinny tu być. Jest gargulec. Ej, one nawet pilnują skrzynki. Aha, jesteście zbagowane, rozumiem. Dobra, to skuszy was załatwimy. Postrzelamy trochę. Nie będę się tam pchała. Wiecie co, nie wiem, czy właśnie w Zmierzchu Bogów tutaj nie ma przypadkiem tego smoka. Wydawało mi się, że to były trzy gargulce, a nie dwa. Serio? Czemu nie trafiam? No nareszcie. Nie, no dobra, wiecie co? Szanujmy się trochę. Aż tak bardzo jesteś zbagowany, że nie wiesz, co się odpindala? Oj, dostałam od ciebie. Metalowy kufer, ale ej, tu są naprawdę niezłe skarby. Spoko. Armia ciemności mi się trafiła, no no. Są też moje bełty, tu nie ma więcej gargulcy. Nie wiem, nie dali twórcy więcej. Niestety nie. No to wydaje mi się, że już więcej gargulcy w Myrtanie nie ma. Że już całą populację zabiłam. Dobra, no to co? Nie mamy poziomu nowego i raczej się zapowiada, że go mieć nie będziemy. Jak my stoimy z questami, no? Uwolnij pustynię, to jest zadanie główne. Znajdź pięć główne. Te zadania to dopiero jak będziemy Geldern odbijać. Inok pomaga w ucieczce, wóz Umbrak to są do anulowania. Tu potrzebujemy poziomu. Znajdź grobowiec Akaszy to jest zadanie główne w sumie, więc to też nie teraz. Pancerz Steinara. Odbuduj, odbij kopalnię Helm Einara. Po Helm Einara w teorii moglibyśmy iść. Wiem nawet, gdzie to jest. A, ale jeszcze mam jeden plan na dzisiaj. Jeden plan. Tą ciężką skrzynię. Gdzie jest do Węgardu? Do świątyni. Do Węgardu. Tak, jesteśmy za barierą. No, podchodź. No i tutaj byliśmy w sumie, tylko w innych okolicznościach trochę. Tutaj zaraz będzie ten kamienny krąg, gdzie też byliśmy. Nordmartak. No, i tam biliśmy gargulce ostatnio. No i tutaj już tylko właśnie na Nordmar możemy iść. Coś mnie atakuje. Goblin. Do widzenia. Dziki też widzę. Zapraszam. Jak będziecie miały tutaj... Dobra. A tu są też orkowie? A no właśnie, tu orków nie ma. I to jest największa, najmilsza rzecz po prostu tego miejsca, że są namioty orkowe, ale są puste.
dużo kufrów. Jakby ktoś się zastanawiał. Dzik? Tak jest. Tu jest dużo dzików. Chodź tu. My jesteśmy na mapie w tym miejscu, dosłownie tutaj. Tu możemy się przejść po tym kanionie, ale tu chyba nic nie będzie. No nie, nie ma nic. Są tylko te puste namioty poopuszczane. Nie ma co się tym przejmować. Przestraszyłam się dzika cholernego. Niestety zapomniałam, że tu jest dużo dzików. Dzików, krwiopic i ogrów. Ojojoj, dobra, bo bariera mnie bije. Okej, tu gdzieś było obozowisko ogrów. Czy ja właśnie się na nie nie wpierdzielę? Nie, ale jest krwiopijce chwilowo. I to nie... Okej, jest to obozowisko. No właśnie, bo tu jest tych ogrów od cholery. Potrzebujemy je pojedynczo wyciągnąć. Tylko najpierw może byśmy zerknęli tu. Czy nic nie ma? Jest krwiopijca. Serio? Ona nie schodzi na hita z kuszy? Ale bez sensu. No i tu jest też właśnie jedno przejście na Nordmar w sumie. Takie boczne chyba. Chyba, że tu jest zamknięty teren. Nie pamiętam niestety. A okej, tu nic nie ma, dobra. Chociaż tu można wyżej wejść jeszcze. To jest Gothic 3, panie i panowie. Tutaj zawsze można wejść wyżej i lepiej i coś zrobić. Ale tutaj chyba faktycznie nic nie ma. Chociaż... Zejdziemy sobie tak właśnie z góry trochę. To jest jedno z fajniejszych miejsc, bo tutaj można zobaczyć, jak się zacierają granice. I to tak najsolidniej chyba. Fajnie to wygląda. Dobra, wracamy do obozowiska ogrów. O, cześć, nie zauważyłam cię. Dobra. Tu jest jeszcze jedna nawet. Jest kolejny dzik. Widzisz mnie, czy jeszcze? No i cool. Tak, tu są aż trzy i tam są chyba dwa albo trzy. Nie, jednego chciałam. O, super, udało się. Serio? Co jest?
Znowu trafiłam na tych mądrzejszych ogrów. No, chyba jednak nie. Okej. Teraz kolejnego wyciągniemy sobie. A, bo właśnie tu są jeszcze ogry, tak. Nasrane, ojeju. Okej, przyjdziesz tutaj, myślałam, że się zbagowałeś jednak. O nie. Przepraszam. Proszę pana. I to było tak creepy. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Wiecie co, chodźmy lepiej na razie tą boczną. No, widzicie ile ich tu jest? Się nastawiam na jednego, a nagle wybiegają inni w ogóle całkiem niż się nastawiłam. Chodź tu. I tu jest od groma tych skrzynek i się człowiek zastanawia potem, która jest która. Ale powiem wam, że to też są już ostatnie ogry z tej populacji chyba. Tak, tu są metalowe wszędzie. Ale wiecie, to jest takie naprawdę... Fajne, że możemy tyle kufrów znaleźć pilnowanych przez ogrów, tylko że w nich za bardzo nic nie ma, nie? Dobra, tu zostały dwa i tam zostały dwa. Który mnie przyuważy... Okej, ty mnie zauważyłeś? Okej, w porządku. Tylko może nie rób dziwnych rzeczy, wiesz, jak twoi kumple, bo to było bardzo dziwne. Nie chciałabym już więcej, tak? Ja nie wiem, czy tutaj jeszcze cokolwiek żyje. Jeżeli mówimy o trollach, o ograch... No, mi się wydaje, że wybiłam po prostu pół świata. Serio? Nareszcie. I... Co? Tu jest ciężka skrzynia? Łuk runiczny. Kolejny łuk bez sensu. Ja byłam pewna, że tamty pilnują. Ciężkiej. Ale nie, no wiecie, nie będę narzekać. Mamy kolejną ciężką skrzynię. Mamy kolejnych przeciwników pokonanych. Kolejnego expa zdobytego. Zostały dwa ostatnie ogry. I ostatni został. Już nic więcej tutaj nie żyje tego typu. Może jeszcze się zachowały na pustyni jakieś ogry, ale... Wydaje mi się, że to już jest naprawdę praktycznie wszystko. Metalowy kufer. No i dobrze. Nowy poziom. Ni cholery. Musimy wracać do Nordmaru i tam ogarniać nowy poziom. No to co? No to wydaje mi się, że do klanu ognia się tepniemy. Myrtana jest skończona. Praktycznie cała. W klanie ognia zostawiliśmy zadania, więc od klanu ognia teraz musimy kontynuować. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Udało nam się zdobyć dwie ciężkie skrzynie, jedną starą. Udało nam się zaliczyć tą jaskinię przy monterze. Udało nam się zabić gargulce nad przejściem koło druida Porgana. I udało nam się właśnie wybić resztki populacji ogrów na jakby w tej grze. Chyba się lepiej nie da tego zrobić.
No i co, jeśli Wam się podobało, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Chciałabym Wam też podziękować, bo widziałam, że parę nowych osób przyszło na kanał i że znowu seria z Gothica 3 odżyła, bo wróciły wyświetlenia i w ogóle, nie wiem, jestem trochę zdziwiona tym, co się nagle stało, tak z dupy. Ale dobra, nie będę wnikała. Moi drodzy, też za niedługo może być poprawiona wydajność, jeżeli chodzi o grafikę gierki, czy jeżeli chodzi o w ogóle jakość nagrywania, ponieważ zmieniam laptopa. Co prawda to się wydarzy tam gdzieś, nie wiem, za na przykład 4 odcinki czy za 5, ale jednak będzie taka zmiana i być może na dniach wejdzie kamerka. To tak, jakbyście byli zainteresowani, co ja teraz planuję zrobić, no tak, planuję kamerkę, tylko zobaczymy, kiedy to się uda. To będzie kamerka z telefonu, ale jest możliwość, że to wejdzie, może nawet jeszcze w Gothicu 3 damy radę. Nie przedłużam, kochani, trzymajcie się i cześć!